Ksiądz Lech Uba, proboszcz parafii Kazimierza Królewicza w Suwałkach. Szczęść Boże, witam. Szczęść księdza. Boże, ja też witam. Myślę, że takim gościem stałym się robię. prawda? A, zaczynamy nowy tydzień. Tradycja. No właśnie, tak. tak. E, proszę, Księdza Proboszcza, kolejny dzień postu. Zaczął się post i co? Widać po nas, że jesteśmy inni, wyciszeni? Ba, żeby to było widać, to byłoby cudownie. To Myślę, że na to potrzeba czasu. Oczywiście, że tak na ulicy, czy w ogóle, no troszeczkę Widać w kościele trochę, widać, no jesteśmy na pewno inni, nie ma takiego hałasu. Jest pewna refleksja. Ale, panie redaktorze, to, co pan chce, żeby było widać, to jest niewidoczne, to jest w sercu, to dzieje się w sercu. I oczywiście to, jak to ziarno, które rzucone, ono zaowocuje po jakimś czasie. Na dzisiaj niechaj właśnie to ziarenko w jakiś sposób padnie, oby tylko na tę dobrą żyzną, glebę. A myślę, że ku temu sprzyja nie tylko czas wielkiego postu, który rozpoczęliśmy, ale, proszę państwa, ta wielka tragedia w Japonii. To, co tam się dzieje to doświadczenie, bardzo trudne doświadczenie, które powoduje, że chwieją się nie tylko potężne budynki, chwieją się nie tylko potężne koncerny, chwieje się nie tylko ziemia, ale nasza wiara też się chwieje, prawda? My patrząc na to, patrząc na to, zastanawiamy się, dlaczego ten Bóg w ten sposób nas doświadcza. Jest to bardzo bolesne doświadczenie. My to czujemy, my to w jaki sposób też właśnie e, doświadczamy, chociaż kilometrami jesteśmy bardzo ogromnymi, oddaleni, ale duchowo, duchowo Oglądając te relacje dotyczące tragedii, też przeżywamy jakieś przeżywamy. Ja, na przykład, to bardzo mocno przeżywam i, i też patrzę poprzez pryzmat wiary na to wszystko, tak jak Obóz Poświęcimy, tak jak inne obozy gechenny właśnie to cierpienie ludzkie, niezawinione cierpienie ludzkie, tak samo tutaj. Dlaczego ci ludzie, którzy pracowali, którym się jakoś tak w miarę dobrze działo, którzy pracowali uczciwie, bo Japończycy są bardzo precyzyjni, jeżeli chodzi o pracę, prawda, a tutaj nagle nie wiadomo kiedy i co, chociaż byli na to przygotowani, Chociaż są tym krajem sejsmicznym, bardzo sejsmicznym, chociaż od dziecka już e, tę świadomość w sobie rozbijają, to jednak to jest naprawdę ból, to jest tragedia, bo ginie to, co ludzie wypracowali sobie, giną ludzie, ginie zdrowie, ginie przyszłość, e, e, ginie właśnie to, co nazywa się tako precyzyjno techniką, Ale tutaj właśnie człowiek poznaje w ten sposób swoje miejsce w szeregu. I właśnie słowa Adam Mickiewicza: Boże, kimże ja jestem przed Twoim obliczem? Trochę i niczym. Ksiądz powiedział, że to nie zawsze po nas Widać, że pościmy, no jak to nie widać? Niektórzy tak pościli, to znaczy głodzili się, proszę księdza, i to z sukcesem. Słyszałem o takich Pan przypadkach. Kiedy rozpoczynał się, się post, to A niektórzy poddali piersu, się tak, 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 i głodówce. Że... A no właśnie, bardzo dobrze być o tym chlebie i o wodzie, prawda? E, tak, i tylko żeby to potem się przełożyło na następne dni i następne tygodnie. E, dobrze, e, bardzo dobrze, jeżeli tak, to brawo my. Brawo my, że, że potrafimy właśnie wejść w te święte dni, które nas czegoś uczą. Uczą wyrzeczenia, uczą postawy odpowiedzialności, uczą rezygnacji i uczą też właściwej relacji, do cierpienia, tego cierpienia, które przychodzi na nas nieraz, nie jak się mówi, jak to się mówi, jak piorun z tego nieba spada.